Witam, z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Jak widać, coraz bliżej zbliżamy się do zarabiania, dokładnie. Właśnie przed chwilą było na plusie. Także idzie, o, dokładnie. Więc idzie w dobrym kierunku i bardzo dobrze, bo mamy wydatki. Musimy kupić więcej tramwajów w tym mieście, bo mamy sporo ludzi na przystankach oraz pomału zająć się dostarczaniem tutaj towarów do tego miasta. Tutaj potrzebujemy narzędzia bodajże i chyba paliwo, tak. Narzędzia i paliwo. Narzędzia to nie będzie problem, bo one są tutaj, gdzieś było blisko te narzędzia. O, są tutaj. Więc mamy tutaj, sobie tylko damy drogę i będą narzędzia sobie tutaj elegancko szły. Paliwo mamy za to tutaj. Mamy tutaj paliwo, tutaj potrzebujemy co tutaj potrzebujemy? Oleju. Potrzebujemy oleju, olej robi się tutaj. Tutaj potrzebujemy znów ropy naftowej, a ropa jest tu. Więc między tą fabryką a tą będą pojazdy drogowe. Tak samo między tym a tym, a między już tym a miastem, to myślę, że sobie jakiś walimy pociąg czy coś takiego. No bo to już jest dosyć daleki odcinek, więc to już będzie lepiej, gdyby będzie, prawda, pociąg. Gorzej w sumie to z tym, bo potrzebujemy desek, a deski mamy, a nie, w sumie są spoko, bo są tutaj. O, idealnie, mamy tutaj dwa, więc zarąbiście. Więc tak, może najpierw to zajmiemy się tutaj dodaniem troszeczkę tych tramwaji, bo tutaj no nie jest zbyt kolorowo. Także kupimy sobie pojazdy, tramwaj konny, może z dwa tramwaje, raz, dwa, i te tramwaje pójdą sobie na linię, prawda, zieloną. I tutaj będzie już bardzo fajnie, trochę tych tramwajów będzie więcej. Mamy też sporo ludzi na przystankach sobie tutaj czeka do naszego miasta. 33. Pojemność pociągu jednego póki co to nie jest zbyt tutaj, prawda, jakoś oszalała, bo on sobie tylko mieści 18, więc pełny jeździ. Więc można byłoby mu jakiś wagonik, prawda, dołożyć. No, w sumie, ja bym tak tutaj zrobił taki myk, że sobie kupię tą lokomotywę jeszcze raz. Do tego te wagony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo teraz jest chyba, są trzy albo cztery. Mamy teraz trzy. To jak kupię pięć, to wydam za to 500 000 tylko. No bo odliczymy sobie koszt obecnego pociągu. Bodajże, to chyba tak to działa. Chyba tak, ale nie jestem pewien. Więc ja sobie to zastąpię, ten pociąg. Troszkę pieniędzy tutaj, prawda, straciliśmy, ale za to będzie większa pojemność. Bo nie 18, ale 30, więc prawie podwójna ilość. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajna kamera jest taka, że sobie możemy ją ruszać. Tutaj WSAD sobie możemy góra, dół, na boki, a strzałkami możemy się przybliżać. I na przykład sobie możemy wejść do wagonu, aby zobaczyć, co tam ludzie robią. Tutaj widzę, że gościu czyta sobie gazetę. Chyba raczej rękę sobie czyta, no ale ten też. No fajnie. Ten też, znaczy ona też. Fajnie. Dobra. Ale my nie będziemy się zajmować chyba dzisiaj jakimś tutaj transportem bardziej publicznym, tylko bardziej właśnie pociągami, znaczy pociągami towarowymi i pojazdami towarowymi. Ten ile ma tutaj pojemności? O, 30, no pełny jeździ, i tak ile ludzi czeka. Bo tu jest ten, to jest tak bardzo pod górkę, on tutaj nie ma siły, żeby wjechać, bo on tutaj tylko jeździ do 15 na godzinę, no masakra. No ale no zawsze coś, no. Już chyba lepiej byłoby z tego miasta do tego miasta, to się opłaca tędy jechać drogą. Ale chyba jeżeli chodzi o wracanie z tego miasta tutaj, no to już chyba bardziej się opyla jechać pociągiem. Dobra,
więc zajmiemy się teraz dostarczeniem tutaj, prawda, towarów do tego miasta, więc może sobie najpierw to zrobimy, bo to nie jest jakoś tutaj, prawda, zbyt daleko, więc tym się zajmiemy obecnie, więc to sobie damy taką dróżkę, pociągniemy sobie ją tutaj elegancko, ładnie, łagodnie sobie tutaj zjedziemy i dołączymy się tutaj tą drogą tutaj do tego skrzyżowania. Może jeszcze tutaj tak troszeczkę. Teraz to. Tu będzie jakoś tak. A tu będzie tutaj jakoś tak. O! Fajne. Także mamy tutaj już drogę zrobioną, połączoną, żeby tutaj dookoła nie musieli jeździć, no bo po co? Okej, także teraz musimy się zająć tutaj, to jest dla ciężarówek. I musimy tak, najpierw oczywiście drewno stąd zawieźć tutaj, aby były deski. Także musimy tutaj wykonać w tym miejscu gdzieś naszą tutaj stację. Niech będzie tutaj, sobie trochę oddalę, żeby można ją było później jakoś, nie wiem, przebudować, powiększyć, jeżeli taka będzie oczywiście potrzeba. Tu będzie kolejna stacja, gdzieś tutaj, i teraz już musi być tutaj. Ok, coś takiego, tylko trochę krzywo. O, elegancko. Tutaj będzie nasza tutaj stacja wyładunkowo-załadunkowa i jeszcze musi być w mieście. W mieście mamy tutaj kluczyki tak bardziej w tym rejonie, nie tak bardziej w centrum, więc może ja sobie tutaj w tym miejscu wykonam to. No to tak prawie, że jakbym to zrobił jakoś tak, to wtedy wszystkie budynki byłyby w zasięgu i bym nie musiał robić kolejnej tej stacji gdzieś w tym miejscu, bo ta by obsłużyła i narzędzia, i paliwo. Super. Fajnie. Więc ja sobie zrobię... no tu bym zrobił najchętniej. No tak krzywo to ja nie chcę robić. No ale chyba... chyba żeby tutaj zrobić. O, tak bym mógł zrobić chyba. No nie, no tak byłoby lepiej. Kurde. No to niech będzie tak, no trudno. Tak, to będzie krzywo, no ale co zrobić? Jakoś tak. Dobra. Okej. I jeszcze sobie musimy zrobić tutaj, żeby te pojazdy sobie skądś wyjechały, a to może tutaj z tego miasteczka, ale oczywiście najpierw musimy sobie zrobić linię. I tak, tu będzie może taka linia. Może taka jedna linia? Do tego. O, tutaj taką osobną zrobić. Dla tych towarów. Żeby było tak, stąd jedziemy tu. Tutaj się wyładowywujemy i załadowywujemy. I później jedziemy tu. I później wracamy tutaj już. No bo tutaj nie wiem, bo po co. Okej. Dobra, no to chyba coś takiego powinno działać, albo i nie. Tylko też tutaj powinniśmy jakoś zrobić tak, że tutaj załaduj, jeśli to możliwe, pełny załadunek dowolne. I tak. Nie, jeszcze raz, moment. Tutaj tylko ładujemy jedno. Tutaj wyładowywujemy, no to wiadomo. Ale załadowywujemy, załaduje się to możliwe, pełny załadunek, wszystko. Nie, to tutaj ma być, matko. Tu i tutaj tylko deski, czyli to. To sobie mogę wszystko tutaj powyłączać.
rozładuj. To tutaj ma być rozładunek drewna, więc bez tego. O, no to sobie muszę to wszystko powyłączać. Tutaj tylko rozładowywujemy drewno, ale wczytujemy, czyli załadowywujemy tylko deski. Czyli to. Tak. To sobie muszę powyłączać, żebym tego nie ładowali. Nie wiem, czy będzie działać. Ale za to tutaj musimy... tutaj znowu musimy zrobić tak, że rozładowywujemy deski. Czyli to. A załadowywujemy... Nie, w sumie to nic, bo tu będzie kolejna linia sobie szła z tego tutaj. Czy to może tak walnąć jedną linią? Nie, bo to trochę już za długa by była. Tak mi się wydaje. Więc tutaj wyładowywujemy, no to w sumie tutaj mogłem to zostawić, no ale trudno. Tutaj wyładowywujemy tylko deski. Okej, okay, więc teraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Także sobie kupimy, prawda, pojazdy. No, musimy ich kupić troszeczkę. Z, kurde, z 10. Nie 100, matko. Z 10. Tak, i te wszystkie pojazdy idą na linię tą. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Ja też sobie tutaj troszeczkę ten czas przyspieszę, tak na 2%, żeby ten rok troszkę sobie szybciej szedł, abyśmy sobie mogli odblokowywać jakieś lepsze, prawda, pojazdy. Mam nadzieję, że jakoś nie zbankrutuje. Nie wiem, gdzie on... A nie, bo to jest diligence, to okej. Także wyruszyły nasze pojazdy, 10. Teraz sobie tutaj jadą po drewno, następnie po deseczki i wyładowywują się tutaj. Póki co, zobaczę, czy to w ogóle będzie działać. Jeżeli tak, to dopiero wtedy sobie tutaj tą linię zrobię stąd tu. Okej, mamy 1 000 000 złotych, to nie jest dużo, ale na taki drugi pociąg to by, kurde, starczyło, nie? Na taki to by starczyło, pociąg. W sumie to nie, bo on tutaj już pełny nie jeździ. Te wagony, myślę, że powinny tutaj wystarczyć, tyle co mam obecnie. Mamy tutaj typ przejazdu, możemy później zmienić na szlabany, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. W sumie to denerwuje mnie ta dziura, ja sobie to tutaj jakoś fajnie ten tutaj załagodzę. O, no. Teraz elegancko jest. Okej. Okay. Jak tam tutaj diligence, no też sobie chyba rady za bardzo nie dawają, więc też pozwolę sobie zakupić z kolejne 3. Kup. I na linię tom. Dobra. No, zarobki chyba tutaj powinny pomału iść w górę. Widzę, że tu wszak pojechali. Ale chyba każdy pełny. Oj tak. Oj tak, oj tak, 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 tak. Super, super. Bardzo fajnie. Mamy tutaj masę tego drewna. No ale mamy tutaj fabrykę. Ona się też będzie rozwijać z czasem. Chyba. Albo nie. A nie, to chyba ta się tylko rozwija. Tak, ta ma chyba tutaj. No tak, no. Ta ma poziom. Czyli się będzie rozwijać z czasem. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądać. To sobie już nasze diligence, znaczy nasze pojazdy konne, nasze ciężarówki, prawda, sobie już jeżdżą. Tutaj bym ten kawałek ulicy troszkę tak jakoś fajniej rozbudował. Tylko nie mogę. No trudno się mówi. Okej, mamy jakieś zarobki. Aha, ten teraz będzie czekać, tak? Bo dałem pełny załadunek. No w sumie, no spoko, no prawda, no niech sobie czeka. Mam nadzieję, że w końcu coś wyprodukują. Produkcja 2. Produkuj to szybko.
dostawcy. Ale w... A, tu mam pokazane, gdzie mam te... tutaj te całe tartaki, no to nie wiem, czy to tak można powiedzieć. Ale fajnie. I on jest gdzie? No to jest ten właśnie. Super! Nawet tego nie wiedziałem, że tak się... że tak jest. O, pierwszy pojechał, pełny? No, powiedzmy. Tyle, ile było, tyle załadował, no prawda, no zawsze coś, nie? Okej. Okay. O, ten ma dwa. Już załadowane. Bardzo fajnie. Fajnie, że sobie to można było wybrać. Także to będzie chyba działać. To będzie na pewno działać. Więc ja może sobie tutaj tą kolejną linię, która będzie sobie krążyła między tą oto fabryką a miastem. Tylko może no póki co to trochę im zajmie, zanim tutaj te pojazdy dojadą. To jeszcze będzie kupę czasu. Ale mamy już rok 60. Także no niby szału nie ma, bo już powinno coś się odblokować. No ale niestety nie ma jak. No dwa, tyle ile można było to, prawda. Troszkę współczuję tym koniom, że będą musiały aż taki kawał dylać. Mógłbym zrobić pociąg. Tak szczerze mówiąc, to mógłbym zrobić pociąg towarowy, który by sobie chociaż tą odległość, żeby sobie pociągiem jeździli. No bo tutaj to już tam można końmi, bo to jakoś nie jest bardzo daleko. No ale tutaj to jednak ten kawałek trochę jest. Pociągi tutaj walnąć. Ile by kosztowała taka stacyjka przeładunkowa? Ile? No około 200 koła, więc 400 koła idzie na same stacje, ale mógłbym wziąć coś takiego jak pozycka. Jakby była pozycka, to by była zajebiście. Tu bym sobie zrobił taką station. Może tak gdzieś w tym miejscu. Jak tutaj w ogóle jest z tym terenem? No tu jest tak nawet spoko. Kurde, dawaj kurde, robimy stację kolejową. Będą pieniądze szły jak ta la 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 la. Okej, a kolejna będzie musiała być tu. To sobie tutaj taki kawałek uliczki zrobię. Stąd będę mógł? No a ja. Ja bym nie mógł. Gdzieś tak, a tutaj sobie pojedziemy już. Aha, bo to miałem to. Takim, prawda, łukiem. I tu będzie dworzec towarowy kolejowy. Oj, tutaj widzę, że będzie strasznie wyżarte. No ale trudno, no kurde. Tutaj będzie sobie stał ten dworzec. W tym miejscu. O, dokładnie. I teraz musimy tutaj to połączyć torowiskiem. Jakoś tak fajnie w miarę. No to będzie droga inwestycja, ale może bym sobie jakąś pożyczkę w sumie wziął. I to jakoś bardziej, prawda, uskutecznić. Tak, tu będzie może kawałek takiej toru na wprost. Czemu nie? Tutaj teraz takim sobie pojedziemy łukiem do tego miejsca. Tutaj teraz takim przejazdem kolejowym. Jakoś tak. Chyba żeby się do tego toru jakoś dołączyć. Tutaj. I tutaj jakoś tak. I tutaj się dołączyć tak. No nie. A może tam był tak. 500 000. Pożyczka.
pożyczka milion. Więc teraz powinno być już elegancko. Tak, tutaj kawałek na wprost, aby później te całe rozjazdy tutaj móc porobić, jeżeli w ogóle będą. O, i mamy kolejny, mamy nowy pociąg. Ideolo. Jaka, halo, no tak, no pewnie zrobimy sobie drogę, to będzie bardzo fajnie. To będzie taki przejeździk, taki kurde, taki będzie przejeździk. Tu będzie taka ulica, taka. O. To będzie tak. Coś takiego? No nie. Ja to bym troszkę... Ja bym to zrobił lepiej. Bo po co ten tor tak musi odchodzić? Gdzieś. Niech sobie tutaj tak idzie tędy, o. Czemu tak dookoła? Po co? Na co to? Ale przynajmniej jakiś tam zwrot dostaje, Edo, to elegancko. Więc fajnie. Gdzieniegdzie jakiś zwrot dostałem. Teraz jak tutaj zrobić, żeby było prosto? O, to będzie musiało być... tak. Dobre. I to połączymy chyba tak. Mamy nawet spoko prędkości, więc elegancko. Elegancja, Francja, nawet bym powiedział, że turbulencja. Ja bym też połączył ten tor z tym torem. Zrobić po prostu tutaj coś takiego. Żeby nie robić no, kolejnej zajezdni. O tak, i tutaj się połączyć w ten sposób. No i mamy tutaj już połączony ten tor i teraz możemy sobie zakupić, stworzyć nową linię, to tak po pierwsze. Tu i tu. I teraz tak, zajmiemy się może skróceniem tej linii. Czyli tego tutaj nie będzie przystanku. Tu będzie sobie tylko taka kursowała. Taka linia. A teraz kupimy pociąg. Może ten nowy sobie kupimy nawet. Ile on kosztuje? Troszkę chyba szybciej jedzie. Ma większą moc, więc elegancko. I wagony. Tutaj musimy... Co tutaj musimy robić? Deski, tak? Tu musimy deski wozić. A deski to będzie pewnie w tym wagonie. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć? To drogie. No niech będzie. Znaczy to aż tyle będziemy tego wozić? Chyba tak. No i to na linię tą. Wyjechał. No znaczy jeszcze nie... Jak nie może znaleźć trasy, halo? A! Ło! No oho, o kurde. No to żem zrobił. To wiem. To ten nie pociąg sobie jedzie na tą linię czerwoną. Bez sensu, ale nie chce jedzie. Niech za ten rozjazd wyjedzie. Matko, serio? Nie. No to no, będę musiał poczekać, niestety. Dobra, także tutaj sobie nawet bym później tą linię, ten pociąg sobie stąd pociągnął też do tego miejsca, czemu nie? Jak już będę miał pieniądze, to czemu nie? Bo póki co to strasznie tracę, halo. Dam mu ten semafor, niech w końcu, kurde, ten pociąg ruszy. A nie mam pieniędzy! Oh my god. Pożyczka. Dziękuję.
teraz tutaj sobie damy ten semafor. Niech ten pociąg szybko wyjedzie stąd, szybko. Do tego miejsca. Teraz damy mu zarządzaj linią. Na tą stację niech sobie kurde jakoś jedzie. Jakby go tutaj usunąć z tej linia. Pojazd. Ten pociąg. Określ linię. Tą linię. O! I elegancko. Teraz już sobie będzie kursować na tej linii. Więc super. No, no i będzie kurde elegancko. W ogóle ile ludzi tu, matko? Jak tam te 30 osób, no kurde, pełny jeździ skubaniec. Skubany. Musimy mu tutaj chyba zamienić, kurde, ten ten taki jakiś mu dodać pociąg, kolejny wagon. Bo czemu nie? Ja bym mu tak dał tą lokomotywę. Ha, ha, ha. I te wagony. Raz, dwa, trzy, cztery. No i to już jest droga inwestycja. Ale nadal ten pociąg jakby był. Ale te wagony. Raz, dwa, trzy, cztery. No kurde. No trudno, no musi sobie ten póki co jeździć. Co sobie może jeszcze odblokujemy w kolejnym odcinku, jakiś lepszy pociąg. Lepszy. Czemu nie? Dobrze, ile ten odcinek już trwa? 27 minut. No to jeszcze troszkę. To ja bym może teraz sobie zrobił jeszcze linię. No bo póki co to mnie nie stać na pociąg. Tutaj na doprowadzenie jeszcze do tego miejsca linii. Więc tutaj będzie po prostu taka sobie linia. I kupimy tutaj sobie pojazdy. Nie tak. Tutaj sobie klikamy i kupimy sobie też te takie wozy konne z 5 i sobie je wyślemy na tą linię? Chyba tak. Tak. No i tutaj sobie będą kursować na tej linii wozy konne. Póki co, no to znaczy z czasem, weźmiemy sobie i pociągniemy tutaj też linię kolejową, która będzie sobie szła aż do tego miejsca. Tutaj będzie jakiś dworzec końcowy, myślę, że w tym miejscu tutaj na wprost, tak jak ten mniej więcej, bo tam dalej to już chyba raczej nie będę z niczym, chociaż nie, bo mógłbym też pociągnąć linię kolejową do tego miasta, bo tam też potrzebują tych kluczyków. O, no to idealnie, czyli będzie musiała być tutaj tak bardziej obok ta stacja, gdzieś tak na tej górce, myślę, kurde. Albo gdzieś, no jeszcze nie wiem, jakby to tutaj fajnie zrobić. A jakby tak, nie, bo tu jest, tu mamy końcową, więc tutaj to raczej nie. Ale może jakoś tutaj tym bokiem, no to tam się jeszcze zobaczy, jak to będzie, no to tam nie ma co myśleć. No mamy nawet tego DNA troszeczkę, ale nie dużo. Ale coś tam już produkują, więc bardzo fajnie. Ile czy jest desek czeka? No tak nawet, tutaj jeszcze muszę im chyba coś zmienić. Na tej linii. Muszę im zmienić. Ale fajne. I tutaj tak. Załaduj, jeśli to możliwe. Pełny załadunek. Załaduj, jeśli to możliwe. No bo jeżeli nie, to po co będzie blokować? Jak się mogą w tym czasie inni wyładować i zarobić pieniądze. Okej, okay, także no mamy tutaj tego drewna już coraz więcej. 8, no. Przez ten przestój się nie mogły tutaj pojazdy wyładowywać. I nie było drewna.
To teraz będzie elegancko. Ten tor chyba nawet spoko wygląda. No taki równy jest, elegancki. To mi nawet wyszło. Tu jest taki trochę kurde krzywy ten ten przejazd, ten rozjazd. I to bardzo krzywy. Matko. Ja bym go poprawił. Bo jest krzywy. I to bardzo krzywy, więc sobie go poprawimy elegancko. O. I teraz dopiero sobie damy drogę. Tylko troszkę inaczej. Damy sobie ją tutaj. Tutaj będzie dojście. Albo ba. Tu. Tu będzie sobie szło tak. I tak. Spoko? No. No. Powiedzmy. Tyłka nie urywa. No bo tu jest za bardzo takie. To jeszcze muszę usunąć tak. I zrobić tak. Żeby tu był taki ten łagodniejszy podjazd. No. Troszkę lepiej, myślę. No dobra. Także, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek będzie niebawem. Ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.